zacznę od naszego gościa z dalekiego Senegalu. Bombardier, cieszymy się bardzo, że cię widzimy. Słyszałem, że miałeś problemy, żeby tu dolecieć, więc jakbyś mógł powiedzieć, co tam się działo z samolotami. Bon, d'abord, merci. Je dis bonjour à tout le monde. Je suis très content d'être ici. Po pierwsze, dziękuję. Witam wszystkich. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Avant tout, je vais remercier le Prime organisation. Po pierwsze, chcę podziękować organizacji Prime. J'avais des problèmes de vol parce que j'avais un retard hier. J'ai fait une escale à Lisbonne. Donc on a décalé les vols. Donc je viens juste d'arriver là, même pas 30 minutes. Faktycznie miałem problem, ponieważ wczoraj mój samolot był opóźniony. Miałem przesiadkę w Lizbonie, no i przez to wszystko się obsunęło, dlatego przyjechałem dosłownie przed chwilą, nawet nie pół godziny temu. C'est juste pour vous dire que j'ai envie de vraiment participer dans le gala. C'est pour cela que j'ai fait beaucoup de sacrifices pour assister cette manifestation. Ale chciałbym powiedzieć, że naprawdę zależało mi na tym, żeby być na tej gali, dlatego bardzo jestem. Je dis bonjour à tous les combattants, tous les téléspectateurs. Witam wszystkich wojowników, witam wszystkich widzów. Voilà, et si même le public, hein, tout le monde, les femmes, les hommes et tout, je dis bonjour à tout le monde. Witam publiczność, kobiety, mężczyzn, wszystkich. Witam was wszystkich. Voilà. To tyle. Słuchaj, mnie ciekawi, czy ty w ogóle wiesz, na czym polegają freak fighty? Czy słyszałeś w ogóle o czymś takim? Oui, bien sûr, parce que nous, au Sénégal, on fait la lutte avec frappe. Et j'aime tout ce qui est sport de combat. No pewnie, że tak, ponieważ w Senegalu uprawiamy zapasy z uderzeniami. Ja ogólnie uwielbiam wszystkie sporty walki. Okej, okay, dobrze. Ensuite, je connais très bien le MMA, parce que depuis des années, je participe dans beaucoup de compétitions et tout ce qui est événement, quoi. Natomiast MMA znam doskonale, od wielu lat to śledzę i uczestniczę w MMA teraz. Voilà, donc je suis très content d'être là aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, pour participer dans ce gala. Dlatego, jak już powiedziałem, bardzo się cieszę, że tu jestem i mogę uczestniczyć w tej gali. Jasiu, tu dużo osób się zastanawia. Ja bym jeszcze Bombardiera zapytał, jak ty na to, że tu większość poprzebierana jest, a to są jednak walki. Jak ty do tego podchodzisz? Czy cię to nie zdziwiło? Oui, parce que j'étais là il y a même pas un mois. On a tourné un documentaire quelque chose comme ça. On est tous déguisés comme des gladiateurs. Donc j'ai vu les vidéos, mais vraiment tout le monde sont contents. No, już byłem tutaj jakiś miesiąc temu, kręciliśmy taki materiał dokumentalny, można powiedzieć, i wszyscy byliśmy tam przebrani za kogoś w rodzaju gladiatorów. Wszyscy są bardzo zadowoleni z efektu tego filmu. No tak, tam byliśmy za gladiatorów przebrani, a tutaj nawet twój rywal bliżej przypomina kobietę niż gościa, z którym masz walczyć. Więc jak ty do tego podchodzisz? Non, il y a pas de souci pour moi. Chacun son style. Voilà. Dla mnie nie ma problemu. Każdy ma swój styl. Okay. Ouais, chacun son style. Donc voilà. Każdy ma swój styl. Dobra, Stifler, powiedz mi, czy już jesteś spokojny, bo go widzisz, że jest w Polsce, że już dojdzie do tej walki? No z jednej strony tak, ale z drugiej, on, jak kręciliśmy ten trailer miesiąc temu, on się wydawał mniejszy, nie? I teraz jest taki jakiś taki wielki, nie? Ale spoko. Ale powiem ci, że jak wszedł, to też tak mi się wydawał, że on jest, kurde, większy niż miał być. No. Tak jakby urósł, ale jeszcze, wiesz, wzwyż, nie? I to jest dziwne. A to wzwyż, ja myślałem, że wszedł. No wszedł też. Ja myślałem, że Hetman jest duży, ale on jest jednak ogromny. Nie, nawet Hetman był pod wrażeniem. Nawet Hetman był pod wrażeniem, jak go zobaczył. No dobra, zaraz do was przejdziemy, bo mamy tutaj cztery pary, więc jeszcze dużo pytań. Jasiu, jak... Bo skoro już doleciał do nas, Prymek ostatnio zawiódł, ale teraz my się tym zajęliśmy. Bombardier, skoro u nas jesteś, jak się czujesz po tym pierwszym przyjeździe do Polski i nokaucie od Pudzianowskiego? Czy oglądałeś jego ostatnią walkę? Oui, bien sûr, j'ai regardé son dernier combat. Depuis ce combat-là, je m'entraîne dur pour revenir parce que j'aime bien ce pays-là.
że Wetterle number one ici en Pologne. Pewnie, że widziałem tą walkę i od tamtego czasu chciałem do Polski wrócić. Dobrze mi jest tutaj, lubię ten kraj i chciałem przyjechać tu ponownie. Bo no chodziły na... Ale też mi... Czy widziałeś ostatnią walkę Pudzianowskiego, jak znokautował Michała Materle? Bo głównie o to mi chodzi, że na początku, jak cię Pudzianowski tak szybko znokautował, no to ludzie pomyśleli o tobie, że po prostu nic nie potrafisz. No ale przez to, że Mariusz udowodnił, że to nie był przypadek, to ludzie trochę nawet ciebie, no ciebie, ty jesteś faworytem po prostu tego spotkania ze Stiflerem. Oui, parce que même avec le combat de Pudzia, donc j'ai fait une erreur de combat, mais j'ai plus de talent. Ouais, j'ai plus de talent. No, myślę, że teraz po tamtej walce z Pudzianem, teraz mój talent jeszcze się wzmocnił. Ale jak do tego doszło? Bo ty z tego, co widziałem na werdykcie, to pytałeś, kiedy walka. Non, parce que nous, les combats là-bas, c'est plus... Bon, je dis pas c'est plus dur, mais le temps, c'est plus long. Donc nous, on fait des combats avec des menus. Voilà, donc c'est dur. Et moi, je connais mes capacités. Donc je sais que, bon, dans tous les combats, des fois, tu fais des erreurs de combat. Moi, j'ai accepté que le jour du combat-là, j'ai fait une erreur dans ce combat-là. No, to jest tak, że po prostu jestem przyzwyczajony do dłuższych walk. Spodziewałem się dłuższej walki, tak jak u nas, że to potrwa dłużej, no ale zaakceptowałem takie, a nie inne reguły walki. No trochę mnie to zaskoczyło rzeczywiście, że to tak szybko poszło. A jak podejdziesz do tego, jak by cię, nie wiem, Stifler teraz nokautował na tej gali? Czy będziesz chciał jeszcze wrócić do Polski? Non, c'est pour vous dire que tout à l'heure que depuis ce combat-là, je m'entraîne dur pour être le number one ici en Pologne. No, po tamtej walce po prostu zacząłem bardzo ostro trenować po to, żeby być teraz w Polsce numerem jeden. Moi je suis là uniquement pour gagner, pas autre chose, que gagner. Przyjechałem tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby wygrać, po nic innego, wygrać. Ten numer jeden to mnie zastanowił, czyli dążysz do walki ze mną, rozumiem? Parce que quand je l'ai vu la première fois, pour moi c'est mon adversaire. No, jak pierwszy raz jak cię zobaczyłem, od razu stwierdziłem, to jest mój rywal, to jest mój przeciwnik. No, to możliwe, że jak kilka walk wygrasz, to okej, ale na razie Stifler przed tobą. A Stifler, jaka taktyka, powiedz mi, na Bombardiera? Czy... No bo wiesz, była właśnie taka pogłoska, że no ten Bombardier w ogóle nic nie jest warty, skoro go Mariusz tak szybko znokautował, ale wydaje mi się, że Polacy tak po prostu znaczy, mają. Wiesz co, jest, Bombardier jest w Polsce bardzo źle odbierany, nie? Bo wiesz, bo on na przykład... Był, bo teraz chyba lepiej, no ja jak pytam znajomych, to dzisiaj powiem ci, pozdrawiam panią Karolinę, moją księgową, napisała mi, fakturę mi wysłała, ZUS-y, które mam opłacić i napisała: Jeny, wy się nie boicie o tego Stiflera? Przecież on go zabije. Nie, będzie spoko. Nasi Soroko też tak mówili, nie? I zobacz, jak się skończyło, nie? No a co do Bombardiera, no to wiesz, mało kto wie, a on miał przed walką z Pudzianem dwie inne walki w MMA, które, wiesz, wygrał przez knockout w tam 50 którejś i tam minuta 20, nie? Właśnie nie wiem, jak się skończyło, bo się nie zaczęło. Co? Soroko. A, no. No a co do mojej taktyki, no to no, ja nie chcę zdradzać, nie? Znaczy wiesz, ja sam nie wiem, jak to będzie wyglądać, no bo wiesz, ja nie wiem, jak będzie w ringu, nie? Bo to na przykład jeżeli chodzi o walkę z Popkiem, no to było tak, że wiesz, ja miałem cały czas uciekać w ogóle, wiesz, zmęczyć go, a wiesz, gdy się zaczęła walka, zapomniałem, co mam robić, nie? I dlatego nawet sam Popek był zaskoczony, bo on myślał, że się na niego albo rzucę, albo będę uciekał, nie? A wiesz, ja chciałem z nim walczyć, nie? No. Tu takie pytanie jeszcze jest na czacie, to zadam. Czy zrobisz to samo z Bombardierem, co kiedyś Pudzian z Butterbeanem w Łodzi? A co on zrobił? No właśnie, by musieli mi napisać. Okej, no to nie wiem, nie? No, przewalił go, piszą, przewalił go i po prostu młotki z góry bił. No zobaczycie, no mam jakiś ciekawy plan na tą walkę, nie? A co to jest za stylizacja, powiedzmy, czemu tak? No, Prime Kosmos, z Jasiem, nie? Ale z Jasiem się dogadałeś coś? Nie, to jest mój pomysł, nie? O nie, moje dildo. Słuchaj, Stifler, czy miałeś nowego tarota teraz? Bo jak zobaczyłeś, jaki duży jest Bombardier, to nie boisz się bardziej?
Znaczy nie, od ostatniej konferencji w ogóle nie korzystałem z Tarota, ale na przykład dzisiaj miałem kroniki Akaszy, nie? Bo wiesz, bo dzisiaj na przykład jak wracałem z treningu, cały czas mi się wyświetlało, wiesz, albo jakiś krzyż, albo jakiś szpital, gdzie spojrzałem i właśnie zapytałem się właśnie kronik, czy to jest jakiś znak i kroniki powiedziały, że muszę kupić wyższe ubezpieczenie, nie? No, serio. Ale to w takim razie, wiesz, no nie przestraszyłeś się, wyższe ubezpieczenie to trochę brzmi złowieszczo. No, wiem, że będę musiał uważać, nie? No właśnie, Stripler, bo ja jestem 16 kwietnia. Jak tam jeżdżę z tym, który jestem? Dziewiątka, siódemka, piątka? Ale którego roku? Którego kwietnia? 1987. Ale którego kwietnia? 16. Kurwa, nie wiem, nie? Dobra, to się... Zastanówcie, a ja bym zrobił generalnie bagieta, twój ja face to face. Miałem cały czas przygotowany taką wiadomość po francusku do Bombardiera, tylko że nie było okazji, nie? Dobra. Była okazja. François Gélafon. Je lis pas pour face à mi, que ton aime assez le vie. Chouka ma tête, le pas cavi, à sa vie. Je m'en fais un coup de maté moi, faux. À coup de maté, rite nas nas, c'est un son, je n'en. Répapadjé, on te canante, on prépapadjé. Thanks, thanks, dzięki. Lekrof Pavla. Polyglota. Bon, mais je sais pas qu'est-ce qu'il a dit, mais c'est quand même, c'est nice, quoi. Parce qu'il a fait. Nie, nie, hein? Nie wiem, co on tam mówił, no ale ogólnie miło, nie? Bo zrobił sobie jakieś takie la, coś tam. Naobliżał mu? No, je sais pas qu'est-ce qu'il a dit, parce que moi je parle pas polonais, mais je veux bien apprendre la langue polonais. Nie wiem, ja tego języka nie znam. To dobra, to zobaczymy, jak poznać. To chodźcie jeszcze face to face zrobimy jednak. Zapraszamy cię, Stifler. I... Ludzie też są ciekawe. No, jem, jaki on kurwa jest wielki. Dawaj tu. O kurwa. O kurwa. Tutaj chyba będzie ciężko, żeby coś powiedzieli. Chyba, że Stifler zarapuje. Ale twardo patrzą w oczy sobie. Nikt nie mrugnął jeszcze. Pozycja bokserska. Jebany, jaki on jest wielki. No ale Stifler się wjebałeś. Dobra. Dziękujemy wam. Siadamy. Dziękujemy.